Proszę Państwa, apeluję do wszystkich ludzi, aby ukrócić w telewizji polskiej cenzurę i utrzymywanie z naszych podatków propagandzisty Piotra Kraśko, który całkiem jawnie zataja fakty. Kraśko, szczur! 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 No gratuluję panu Piotrowi Kraśce, że doczekał się takich określeń jak szczur czy hiena. No niestety zasłużył sobie na to ciężką pracą. Nasze gratulacje. Pozdrawiamy. Nie ma wprawdzie odpowiedzialności rodzinnej, no ale pozdrawiamy też dziadka, bo Piotr Kraśko, jak widać, wpisuje się w tą tradycję rodzinną bardzo dobrze. Całkiem jawnie zataja fakty i z wiadomości publicznej telewizji robi skrajnie propagandową Akademię ku czci. Przykład: zatajenie informacji dnia o ekshumacji Anny Walentynowicz, ikony polskiej Solidarności. To jest po prostu skandal, proszę Państwa. To jest skandal! 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 Proszę Państwa, i ten skandal ma swojego autora. To nie jest bezimienny skandal, to nie jest skandal systemu, tylko to jest skandal skonstruowany rękami Piotra Kraśko. Ten skandal ma swojego autora, ten system ma swoich autorów. Kraśko Kiela! 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 Wydaje mi się, że w historii zestawienie tej hieny Piotra Kraśko i Anny Walentynowicz będzie jednoznaczne. Wzmożenie cenzury w Polsce jest tylko częścią procesu demontażu państwa polskiego rękami ludzi sprawujących władzę. Jak powiedział Grzegorz Braun, jeśli jeszcze jakaś Polska będzie, to nie będą wierzyli, że myśmy stali z boku i się wszystkiemu przyglądali, że myśmy na to pozwolili, spokojnie oddychali. W tej chwili udamy się do Telewizji Polskiej, aby przekazać pismo następującej treści. W związku z coraz bardziej rażącymi aktami cenzury i całkowitym zawłaszczeniem telewizji publicznej, my, zgromadzeni na Placu Powstańców Warszawy 29 września 2012 roku, żądamy ograniczenia prorządowej propagandy w Telewizji Polskiej oraz natychmiastowego udostępnienia drugiego programu telewizji publicznej dla środowisk związanych z największą siłą opozycyjną w kraju. Będzie to pierwszy, podkreślam, pierwszy, niewystarczający, ale konieczny krok w celu przywrócenia pluralizmu w mediach publicznych. Jednocześnie żądamy zwolnienia Piotra Kraśko z funkcji szefa wiadomości, który odpowiadając za akty cenzury i zatajanie faktów z życia społecznego w głównym wydaniu wiadomości kompromituje elementarne zasady sztuki dziennikarskiej. Kraśko cenzor! Kraśko cenzor! Kraśko cenzor! Kraśko cenzor! Judasze! 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 To nie jest prywatny budynek! Mamy mikrofon? Judasze! Do telewizji publicznej nie ma wejścia? Ale co wydał pan? To znaczy, kto tak mówi? Czyja to jest decyzja? To jest scenografia telewizji polskiej. Dawaj tutaj tą resztę ludzi tutaj. Policja i pałki, tak się teraz nie ma wejścia. Dawaj. Panowie, powiedziałem wam! Nie ma równych i równiejszych. Zrobić kordon taki tutaj zawsze. Zrobimy równy kordon i nikt tutaj nie wchodzi. Jeśli kłamią... Niepotrzebni są dziennikarze do tego, żeby kłamali. Jeśli kłamią, to nie potrzebujemy ich. Oni są tutaj z naszych...
podatków. Dokładnie. Nasze pieniądze się bawią. Nie chcemy propagandy. Ani bezprawnie. Niepełnosprawnie. Nie. Tam jest zablokowane. Spis, to nie wpuścimy.